Hubert. Filip. Jest 33. podcast Jak Jezus Chrystus. Osiągnęliśmy wiek Chrystusowy. Jesus Christ! Filip, mieliśmy dzisiaj mówić o serialu Narcos, ale spierdoliłeś sprawę i nie obejrzałeś go, mimo że miałeś. Przepraszam. Nadrobimy. Mili Państwo, za tydzień lub dwa, lub kiedykolwiek będzie następny odcinek podcastu, będzie dużo o Narcos. Kiedykolwiek będzie kolejny odcinek podcastu. No bo nie oszukujmy się, regularność jest taka względna. Filip, dosyć. Musi być za tydzień, ponieważ następnie będzie przerwa intensywna. Dobrze, więc mili Państwo, za tydzień narkotyki, zapraszamy. Ale musisz obiecać, że obejrzysz. Obejrzne, jak to mówią, obejrzne. Ale zanim narkotyki, to opowiedz, co dzisiaj będzie. Jest dużo rzeczy. Dobrze, ponieważ wiedziałem, zawczasu przygotowałem się, że jesteś głupi, nie zdążysz obejrzeć porządnego serialu. To obejrzeliśmy inny serial. Jak nakazuje prawda i czasu i prawda ekranu, tak, prawda? Tak. To w związku z tym obejrzeliśmy inny serial, którego odcinków było mniej. Tak, a także obejrzeliśmy drugi serial, którego odcinków jeszcze było mniej. Jeszcze mniej. A także będziemy grać w grę. A także będziemy grać w grę, której grałem jeszcze mniej niż oglądałem te seriale. Ale po kolei, wszystko po kolei. Filip, tak, Hubert. Czy wiesz, że serial South Park rozpoczął nadawanie swojego 19. sezonu? Wiem to, gdyż obejrzałem wszystkie 3 dotychczas wyemitowane odcinki, które można oglądać na platformie internetowej oficjalnej, przerywanej reklamami, chyba że ma się adblocka, jak ty. I co dziwo, o dziwo niesamowite jest to, że w przeciwieństwie do większości rzeczy na świecie nie jest to ograniczone tylko do Stanów Zjednoczonych i nie trzeba udawać, że się jest w Ameryce. Więc jesteśmy w Polsce i oglądamy amerykański serial, tak, bajkę. Nie trzeba korzystać z miasta proxy, można w pełni legalnie i można w pełni z poszanowaniu praw autorskich oglądać dzieło pana Trey Parker i Matt Stone Johnson, chciałem powiedzieć, nie, dlaczego chciałem powiedzieć Matt Johnson? Kto jest Matt Johnson? Don Johnson był, jest Don. Jeden Johnson, tylko Don. Jest jeden Johnson, imię jego Don. Filip. Matt Stone, Trey Parker, Matt Stone robią South Park od 35 lat mniej więcej, więc są trochę starsi niż my, ale czy trzymają poziom, czy jest świeżość, Hubert? Powiedz mi tak jednym słowem. Czy jest świeżość? Jest powiew świeżości? Nie, nie ma. Jest ciągle to samo, ale ciągle to ale, samo jest dobre. Ale pamiętaj, że rok temu, sezon 18, wprowadził nowość, czyli powiązanie fabularne między odcinkami, które utrzymuje się teraz też. Teraz jako znany dziennikarz, lifestyle'owy bloger i ten właściciel kota. Yeah. Chciałbym, żebyś zrecenzował. Dobrze. Pierwsze 3 odcinki. Pierwsze 3 odcinki są bardzo, Hubert, na czasie, jak wszystko w South Parku ostatnio, gdyż oni pewnie piszą serial wieczorem, potem go montują bardzo szybko tego samego dnia i następnego dnia wpuszczają w internet. Tematy to zmiana pci. Tak? Dobrze mówię? Tak. Zmiana pci, bycie głupim kandydatem na prezydenta oraz rewitalizacja. To są 3 tematy poruszone przez 3 odcinki. Oraz poprawność polityczna. O, bardzo dużo poprawności politycznej. Oraz bardzo aktualny w Europie temat imigrantów. O Jezu, imigranci jeszcze, zapomniałem. 3 odcinki, a tyle tematów poruszone. No i bardzo dobrze, bo South Park jest... tematów nie potrafimy poruszyć w ciągu 33 odcinków, a oni to wszystko zrobili w 40 minutach. Mają większy budżet trochę niż my, to wszystko dosyć do tego sprawy. Mają większy talent, większe penisy i wszystko mają większe. I mają tego Japończyka w wannie, pamiętasz, jak był wywiad kiedyś z nimi? Tak jest. Jak nie widzieliście, to se zobaczcie. Ej, Hubert, pierwszy odcinek mi się najbardziej podobał. Co przypomniałeś sobie? Tak, dawno, dawno temu, jak panowie nagrywali dokument o tym, że są fajni i zrobili bajkę, która odnosi wielki sukces, to nagrali cały wywiad z telewizorem, wywiad, siedząc w jacuzzi i posiadając w tym samym jacuzzi jakiegoś Azjatę, który się nie odezwał przez ani trochę. Ale wracając, Hubert, pierwszy odcinek uważam był najlepszy, gdyż był najkontrowersyjniejszy. Drugi odcinek był prawie tak samo fajny, a trzeci odcinek był trochę mniej śmieszny, ale za to poruszył mnie społecznie, bo mieszkam w dzielnicy, która wymaga rewitalizacji. Czekamy na otwarcie sodosopy na Łazarzu w Poznaniu. W trzecim odcinku było to, co w South Parku mi się zawsze podobało od pamiętnych, niepamiętnych czasów, to znaczy to, że są wstawki z żywymi aktorami. Tak, to jest bardzo dobre. Ja w trakcie, jak były wstawki o tych właśnie, że there's a certain quality to vibe and energy that is Sodo Sopa. Była zajawka picia alkoholu, która kończyła się strasznie krzyczeniem drink it, fuck you, drink it. More tuxedos, more cars, more pussy, more vodka, drink, drink, drink. Please drink responsibly. Bardzo, bardzo, bardzo nakręcająca, więc tak, myślę, że to i oczywiście odcinek, gdzie panowie chłopcy byli w wirtualnej rzeczywistości. Tak jest, bardzo był dobry.
Także South Park jak zwykle trzyma poziom wysoki. I jak zwykle, jak tylko leci, go oglądamy tuż przed nagrywaniem. Więc jesteśmy na świeżo, po prostu na świeżo po odcinku o rewitalizacji. Więc ile jeszcze będzie odcinków? 7, jeszcze 8? Będzie 7 odcinków. 7 odcinków, więc jeszcze przynajmniej 7 razy będziemy tutaj opowiadać o tym, jak to fajny jest South Park przez pierwsze parę minut podcastu. Tymczasem... Ale myślisz, że 7 razy aż będziemy opowiadać? Lub 5. No, myślę, że no. Lub 4. Ale tymczasem, Hubert. Tymczasem, Filip, nasze życie jest pełne emocji, w związku z tym nie jest, Marvel. Nie jest to jedyny serial, który oglądamy. Tak, w związku z tym Marvel. Mili Państwo, jako że... W naszym życiu robimy bardzo dużo ciekawych rzeczy, między innymi oglądamy seriale telewizyjne i seriale telewizyjne. Oraz filmy kinowe. A Filip chodzi jeszcze do kina. Ja chodzę do kina. Byłem w kinie niedawno na filmie o narkotykach. Las Drogas Mexico, Sicario. A jak wiemy z serialu Narcos, Drogas są mój peligroso. Eh? Jak wiemy z serialu Narcos, hijo de puta! A czy ty, właśnie przypomniałem w trakcie oglądania serialu Narcos, że ty brałeś, Hubert, lekcję hiszpańskiego. Tak, brałem. To właśnie tyle zapamiętałem, zademonstrowałem moje ten... Czyli jak pani się spyta, o Hubert, może przedstawić coś, powiesz coś po hiszpańsku. Hijo de puta! La cucaracha! La cucaracha to jest z Minionów akurat, ale okej, okay. Hubert. Nie taka była piosenka, la cucaracha, la cucaracha. No, i w Minionach potem było powiedziane. To jest o kararuchu. Tak jest. Tam też był kararuch, który wymyślił kokainę w tym serialu. Tymczasem, Filip, agenci tarczy. Powrócili z tarczą? Tak, pierwsze co chciałem powiedzieć na temat agentów tarczy, no. To jest to, Filip, kiedy będzie trailer Gwiezdnych Wojen, do jasnej cholery. Jadą sobie, lecą w chuja, jak to się mówi brzydko. Ale Hubert, nie przejmuj się, to jest tak jak z gromadzeniem, czekaj, użyję teraz metafory. Wyobraź sobie, że masz pojemnik zrobiony ze skóry, nie? I wlewasz tam mleko na przykład. Z bardzo głęboko sięgając za metaforę. I w końcu musi wylecieć to mleko. I im więcej go tam zgromadzisz, tym więcej go wyleci. Więc to jest wszystko spisek mleczarski. Spisek mleczarski, żebyś wyprodukował więcej mleka. I chce też ten ich latający pumisek. Und chce też ten ich latający pumisek. Tak, ale to a propos dalszej części podcastu, kiedy się klika na głupie rzeczy z plasteliny. Tak, Hubert, krótko mówiąc... Old school gaming. Oni chcą, żebyś miał blue balls, żeby twoja ta rozwiązanie akcji... twojej osobistej było tym bardziej satysfakcjonujące, kiedy pojawi się gotowy film. Nie ma trailera Gwiezdnych Wojen, jest dużo plotek, jest dużo spekulacji, ale nie wiemy jeszcze nic. Nie można jeszcze kupić biletów. Nie można, dzwoniłem do IMAX-a, tak? Pytałem, powiedzieli, że jeszcze nie wiedzą nawet, kiedy będzie można kupić. Nie wiemy, czy premiera będzie o północy, czy premiera będzie dzień wcześniej o 19. No właśnie, coś mówisz o 19 może. Tak ma być. Tak czy siak, w okolicach 18 grudnia, proszę Państwa, będzie się działo, ale to zanim do tego dojdzie, jeszcze wspomnimy o tym niejednokrotnie. A tymczasem do 18 grudnia będzie jeszcze parę ładnych odcinków serialu Agenci Tarczy, w której to Philip Coulson oraz jego dzielna ekipa zuchwałych śmiałków stawiają opór najeźdźcy z kosmosu oraz tajnym agentom rządowym. Żeby nie było wątpliwości, będą tradycyjnie spoilery, więc uwaga, kto nie widział pierwszego odcinka i nie chce wiedzieć, że na przykład Gemma Simmons przetrwała wessanie do kamienia i jest na obcej planecie. Dopiero też się dowiedziałeś to na sam koniec, no, dlatego cały odcinek, bo... To Filip, niech nie słucha. Filip, najpierw rzecz najważniejsza. Tak. Sky, nie nazywa się Sky. Bardzo mi się to podobało, jest tylko Daisy. Tylko nazywa się Daisy. Tak jest. I nie wiem, czy zauważyłeś. Nie wiem, czy wiesz. Trochę przytyła. Może dobra pensja. Nie, no nie widziałeś, tak jak chodziła w tym tanktopie, nie? To miała tak tu solidne... Ale ja właśnie chciałem powiedzieć, wiesz co chciałem powiedzieć? Wygląda, jest okej. Ale zwiększyło się to, ale też tu takie podpały i się pojawiły takie te tłuszczowe... Nieważne, Sky wygląda, przepraszam, Daisy wygląda dobrze. Nie, taka jest, wiesz, modny ten kobieta obraz jest. Zdrowej kobiety, wiesz, tak. Rozumiesz? A przy okazji potrafi łusz robić mocą. Tak. Tymczasem jej przybyło, natomiast jak wszyscy wiemy, Philowi Coulsonowi trochę odbyło. Odbyło mu ciała, dokładnie ten kawałek ciała. Ma teraz rękę Luke'a Skywalkera. Tak, ma magiczną rękę Luke'a Skywalkera, którą potrafi zdejmować, tak sobie zdejmuje od niechcenia. Bardzo mi się wszyscy odnieśliśmy jakieś ofiary, tak? Czy jak tak, ale ma bardzo ładnie wykończoną rękę, to znaczy ma fajny tak montaż ze światełkami.
umie ruszać siłą woli. Phil Coulson oprócz nowej ręki ma także nowy samolot. Ma bardzo dobrą zabawkę. Chciałem powiedzieć, że mam wielką nadzieję, bo ten odcinek wyglądał bardzo dobrze. Wyglądał tak, w sensie był nakręcony, porządnie, była kasa na efekty, że cały budżet tego sezonu nie poszedł na większość pierwszego odcinka, bo potem spadnie mi entuzjazm minimalnie. W ogóle w tym odcinku bardzo dużo mi rzeczy zaskoczyło i to był bardzo mocny powrót, ponieważ tak, budżet, efekty, tak. Sama historia, to, że się zaczyna od jakiegoś dziwnego gościa, który zgodnie z tendencją South Parku jest politically correct, jest gejem. I już jest pierwsza tutaj teoria internetowa pod tytułem wreszcie to wyjdzie na jaw, tak, że Mac też jest gejem i zostaną partnerami życiowymi. No tak. Gdzie to będzie trudność w ich związku, bo będą się kochać, ale on nie znosi Inhumansów, on też, rozumiesz? Ale na pewno jestem przekonany, że mnóstwo osób, jak on powiedział, że jest gejem, to zrobili tak. I chciałem jeszcze powiedzieć, czy ty miałeś to samo co ja? To znaczy, patrzę na tego gościa, mówię, ja go chyba skądś znam. Nie. Nie wiesz, kto to jest? Nie. Filip, czy ty oglądasz serial Narcos, czy nie? Oglądałem, co tam jest ten sam koleś? Ten gość to jest brat Pablo Escobara i moja mądrzejsza ode mnie duża żona oczywiście mi wskazała. Juan Pablo Raba. Tak jest, to jest pan Juan Pablo Raba. Gustavo Gaviria. The one who makes sweet love to the girl who is the sister of Mr. Ladder Guy. Bracia Ochoa. Bracia Ochoa, tak jest. Dobrze. To są pięknie. Bardzo słynni bracia, prawie tak słynni bracia jak bracia Toshibana. Z serialu Kapitan Jastrząb i ich podniebny futbol. Ja chciałem powiedzieć, że dlatego go nie poznałem, bo fakt, że... Bo wygląda zupełnie inaczej. Tak, bo tylko wąs, ciągle okulary i ten, kurde, ta mycka, berecik, ten taki kaszkiet powoduje, że... I fajka w gębie. No i fajka w gębie, tam ciągle jarają. Cały czas. To jest bardzo śmieszne, ale dobrze. O Narcos później, mój peligroso. Tymczasem Juan Pablo Raba, którego nie poznałem, gra nowego superbohatera, który potrafi topić metal, Hubert. Potrafi topić metal w odległości do 3 metrów. Jak się dowiedzieliśmy, tak, z analizy pana Coulsona. I którego wywieźli bardzo fajną podniebną windą na samolot. I hope this goes anywhere else but up. Tak, mamy w tym odcinku, oprócz tego, że było to mnie zaskoczyło, potem zaskoczył mnie nowy samolot, który był bardzo ładnie pokazany. Tak jest. I w ogóle tak jakoś widać, że się wzbogacili, nie wiem skąd mają kasę, ale skądś mają kasę. To potem mnie w ogóle zaskoczył to, że pan do tej pory miękki, biedny, głupawy, już przygłupawy naukowiec Fitz się zmienił w ogóle w Borna, tak, który... Tak, dokładnie, ja miałem dokładnie skojarzenie, tylko tajnym agentem na misji w Afryce. Tak, dokładnie, no jakieś tam ultimatum Borna, czy coś takiego, pod tym podjeżdżamy Mercedesem gdzieś tam w Tal... Zresztą trzecia część Borna też tam była w tym tam. Też się tam tak? toczyła w tym mieście. Okay. Podjechał Mercedesem w ogóle, wiesz... W garniaczku, nie, okulary, całym, jest w garniturku cool. Z walizką. W ogóle jestem Jasonem Bournem, możecie mnie zabić, super, ale to nieważne. Super, 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 bardzo mi się podobało. Oczywiście bardzo mnie zaskoczył pan ten Sonic the Hedgehog w wydaniu... Tak, no, niebieski, tak. On był niebieskim tym, jeżem z kosmosu. Tak, i pan jeż z kosmosu, tutaj się dowiedziałem oczywiście od mądrzejszych ludzi z internetu, no, to że to jest Inhuman o nazwie Lush. Okay. Który... Tu jest gdzieś? O, jest. Monstrous Inhuman Lush. Tak. Komiks. Który wygląda trochę inaczej niż w filmie i który już był wcześniej pokazany jako zapowiedź nowego sezonu. I w tej oto zapowiedzi jakieś wybrali strasznie podobno niefortunne zdjęcie, bo właśnie wyglądał zupełnie jak Sonic. Jak jakiś co ludzie się śmiali tak, z niego że będzie fatalnie wyglądał i wszyscy byli przerażeni, ale okazało się, że nie wyglądał najgorzej. I mówię oczywiście bardzo takim potwornym głosem. Ale od razu mówi po angielsku, ale pewnie przyleciał na ziemię, się nauczył, nie? Tak, i po raz kolejny, Filip, to jest moja światła obserwacja. Proszę. Uniwersum Marvela, zarówno telewizyjne, jak i filmowe, nie boi się po raz kolejny promieni. Była walka na promienie. A, tak. To prawda. Próbowali powstrzymać te awanse pana Lasza. Nie boją się mocy opartych na robieniu. No i jeszcze zresztą zrobił tak, że tak uderza tymi promieniami, potem mocniej. A potem robi tak. Tak. Musiał więcej mocy zużyć, żeby go powstrzymać, ale niestety Daisy była sprytna i zrobiła dziurę w podłodze. Pan Lasz jest za silny i radził sobie z tym dokładnie, więc pani Daisy nie jest w ciemię bita. Więc zrobiła dziurę w podłodze, żeby... Tak, strasznie skaczemy, ale w skrócie bardzo mi się podobał ten odcinek. Jakby no dobry powrót. Dobry to, co powrót. Powinniście, drodzy słuchacze, z tego wynieść, to naszą ekscytację nowym sezonem Agentów Tarczy. Bo wreszcie będzie więcej powiązań. Smaczki. Smaczków. Cała masa smaczków. Pan prezydent, yes. Marvelowy pan prezydent z Ironmana. Tak jest. Oczywiście nawiązanie do Ant-Mana bezpośrednie. Między innymi, bo oczywiście było wspomniane i Sokovia. Tak. Czas Ultrona i
Londyn z Thora drugiego. Tak, i... ale to wszystko już było, natomiast Ant-Man po raz pierwszy, tak jest. Nawiązanie bezpośrednie do Ant-Mana, znaczy po, tak, po tym, co się wydarzyło w laboratorium Pyma, to także myślałeś, że może jest w mikroświecie. A może jest, ale okazuje się, że nie, bo jest gdzieś na... Na obcej planecie i przed czymś ucieka i trochę krwawi, ale najwyraźniej kosmiczne błoto. Nie, bo ona krwawi, bo ktoś wyczuwa jej krew chyba i ona musiała to sobie... Nie, bo ona musiała to zakryć, żeby chyba nie było, wiesz, żeby nie... Żeby jej te to psy kosmiczne nie wyczuły. Tak jest. I, mój Boż, no. No aha, jest... no tak, jest karteczka, to też teoria oczywiście mądrzejszych ludzi ode mnie. No. Pan Fitz zdobył karteczkę, na której jest napisane śmierć. Ale ktoś powiedział... Śmierć, ktoś śmierć chciał wyzwać, śmieciu, po co jechałeś? Tak, dostał karteczkę, na której jest napisane śmierć, jest. Ale ktoś mądrzejszy, kto zna hebrajski język... Ty powiedział, że tak nie jest napisane wcale? Nie, powiedział, że jest napisane śmierć, ale że w języku hebrajskim śmierć... Oznacza jako też? Śmierć, jako Filip... umierasz, jesteś martwy, tak. To jest śmierć z małej litery, a śmierć z dużej litery to jest jakby śmierć jako byt. Postać, byt, która jest nawiązaniem, i teraz uważaj, do jakiegoś bóstwa, czy czegoś tam, które zwie się Thanatos. Dobrze. W związku z tym, czy to jest bezpośrednie już nawiązanie do tego, co się będzie działo w... To, Secret Wars. O, Hubert, może po prostu to są drzwi Thanosa, żeby sobie wychodził w różnych miejscach. I czy miejscach, ona jest, nie? Gdzieś na jakiejś planecie Thanosa? Ktoś też pomyślał, że w tej pierwszej serii był ten koleś, co się dostawał do tego świata, coś tak niby wyglądało, jakby się teleportował, ale on, on tak znikał i się pojawiał. No. I ona potem w końcu odkryła, że taki hologram był takiego świata, że on trafia do jakiejś strefy, coś tam gdzieś tam. A, no, tak, pomiędzy, że on tak, był zawieszony to, między życiem i a śmiercią. I że to wyglądało tak samo, tylko jak to, gdzie ona jest, w tej strefie śmierci, czy jak to się tam nazywa, tylko że tam fajne. To było na czerwono, a on to jest tutaj na niebiesko, takie, może dla niepoznania. Ale niebieski kolor Kree, a Thanos jest fioletowy, to jest pomiędzy czerwonym a niebieskim. To jest wszystko połączone! Nie wiem, co to będzie. Nie. Jedyne, czego nie ma, to nikt nie nawiązywał do Daredevila. O, uratowaliśmy świat przed wielkim tyranem, a tymczasem tam takiego kryminalista zamknęli. Zamknęli kieszonkowca, tak? Który grasuje gdzieś na Jorku. Spokojnie, Hubert, bo Jessica Jones nadchodzi, to będzie miał mnóstwo nawiązań do Daredevila. No właśnie. Swoją drogą, zupełna dygresja szybka, ten zwiastun drugi, fajny. Swoją drogą, fajny to będzie Punisher w Daredevilu. To też, tak, ale Daredevil drugi dopiero w przyszłym roku, więc take it easy. Co jeszcze, gdzie do cholery jest agentka May? Rypie się ze swoim czarnoskórym kochankiem. To jest multikulturowy ex-mężem. Seks. Tak. To jest pełno politycznej poprawności. No jest super, no, są Azjaci, są czarnoskórzy, są homoseksualiści, Hubert, są ludzie bez rąk, są ludzie z mocami, ludzie bez mocy, ludzie z kolcami. Jest agentka, jest urzędniczka na bardzo wysokim rządowym stanowisku. Do której prezydent na pewno się jej zwierza i pyta, co robić. Ale widzisz, pierwszy odcinek, pół pierwszego odcinka, a już twist pod tytułem myślimy, że to tamci zabijają. Tak, a od razu, no fajnie. Oni. Skoro wy ich nie zabijacie i my ich nie zabijamy, to kto ich zabija? Ale dlaczego oni nie mogą ze sobą w takim razie współpracować? No bo narracja tego wymaga, że musi być organizacja dużo potężniejsza, z którą nowy, ukryty, jeszcze bardziej ukryty SHIELD musi sobie poradzić. I dopiero na końcu, wiesz, stwierdzą, że połóżmy nasze te różnice do piachu i walczmy razem, bo idą kosmici. Chciałem też powiedzieć, że jak tylko zaczęło się przemówienie pana prezydenta na temat tego, że świat się zmienił i się warunki zmieniły i że ludzkość się musi dostosować, od razu tylko dwa słowa mi się cisnęły do mózgu. Civil War. To jest na pewno generalnie bardzo ładnie. No, bardzo. Tak, i to jest agencja, wiesz, tutaj ty też już masz to samo. Masz agencję, która działa w ukryciu i ma bardzo dobre intencje, i masz agencję dotowaną przez państwo, wiesz, prowadzoną przez prezydenta, która rządową, oficjalną. Tak, oficjalna, zarejestrowana, musimy ich wyłapać i ten. No ale jakby nie patrzeć, pierwszy sezon SHIELD skończy się mniej więcej wtedy, kiedy do Kin wejdzie Civil War. I mamy też nawet odpowiednik, odpowiednik przeciwnika Kapitana Ameryki, tego pana, jak on się nazywał, Crossbones, tak. Ten taki, co się z nim naparzał w windzie. I pan ochroniarz, który będzie tam zjarał się, bo wybuchło, i on będzie właśnie teraz. Tak, to tutaj też jest ten pan ochroniarz, pani, który jest takim trochę twardzielem niemiecko wyglądającym. Tak, wygląda strasznie na Aryjczyka. Tak, bardzo aryjsko wygląda, jakby go ubrać w mundur Gestapo, też by pasował. Więc mamy tutaj, myślę, całkiem fajne, zarówno będzie progresja ku sekretnym wojnom, dokładnie, a także tak. Progresja ku wojnom cywilnym. I chciałem powiedzieć, że przeczytałem na szybkości nagłówek na Reddicie, iż pan Kevin Feige
Fajrzysz powiedział, że teraz będzie jeszcze w drugą stronę, to znaczy, że filmy w końcu zaczną wspominać o serialach, liczba mnoga, bo mamy przynajmniej trzy teraz, więc... Wciąż mnie tylko zastanawia, w jaki sposób można nawiązać do Daredevila, kiedy skala jakby problematyki jest zupełnie inna. My tutaj, nie wiem, może będą... Naszym latającym, niewidzialnym samolotem... Tak? Zobacz na tego ślepego. Naszym dalej. Naszym wielkim, niewidzialnym samolotem będziemy dyskutować na temat... No jest taki prawnik w takiej dzielnicy małej Nowego Jorku. Jest dosyć niewidomy, ale dobrze się bije. Jest taki gangster, który tam chciał wykupić parę przecznic miasta, ale mu nie wyszło. Wysadźmy to w powietrze i idźmy dalej. Okej. Co nie zmienia faktu, że wciąż Daredevil jest... Tak, kopie dupę. Tak, jest najlepszym serialem w uniwersum Marvela. Ale Agenci Tarczy też są całkiem fajne. Dobre otwarcie. Podobało mi się strasznie, że jakby od razu bezpośrednio nawiązanie do tego, co wszystkim się wydawało na końcu drugiego sezonu, to znaczy, o nie, kryształy, które zamieniają kosmicznych ludzi w mutanty, a prawdziwych ziemskich ludzi w kupę, kurde, gruzu, dostały się do wody i zaczęli robić tabletki. Więc od razu pierwsza scena pokazuje to, że ludzie, którzy żarli tran, umarli. W związku z tym nie jedzcie tranu. Myślę, że wszystkie dzieci na świecie wyciągną z tego serialu odpowiednie wnioski. Tak. Mamo, jedaj mi tran, nie chcę umierać, mamo! Więc drogie dzieci, nie jedzcie tranu. Chociaż chyba, że macie kosmiczny gen, to chcecie mieć moce. Jeśli chcecie ryzyko, dawać dzieciom tran, to trzeba im najpierw wmówić, że dzięki temu ujawnią się ich tajne kosmiczne moce. Tylko potem trzeba bardzo długo ich jakby utrzymać w tym przeświadczeniu, więc trzeba, nie wiem, potajemnie przesuwać szklanki po biurku czy coś. Albo wmontować im w twarz jakieś kolce, tak? Żeby im wystawały jak... To jest twoja moc. Niespecjalnie przydatna, ale musisz nauczyć się z nią żyć. Okej. No i to otwarcie mi się podobało i właśnie takie było bardzo filmowe i magiczna winda, która prowadzi do samolotu i te ujęcia z powietrza i tak dalej. Później dużo mocy było pokazanych i finał w kosmosie. Jak na pierwszy odcinek, I think całkiem nieźle, pretty good. Także Filip, nasza recenzja pierwszego odcinka Agentów Tarczy jest spoko. Jest spoko. I będziemy z zapartym tchem śledzić dalsze poczynania. Więc oczekujcie... Agentki Daisy oraz jej wesołych kompanów. Tak, wesołe, brygada RR. Będziemy dużo brygady RR w kolejnych odcinkach tutaj przemycać wam, mili państwo. I będziemy mówić o grach komputerowych. Premierę miała przed chwilą gra z plasteliny Army Krog. Lecz Filip, ciągle psuje ci się ten... Kolejność wypowiedzi? Chronologia. No to słucham. Należałoby zacząć od tego, że w czasach zamierzchłych... Temu. No dobrze. W czasach zamierzchłych, to znaczy w rokach? W rokach 90. W rokach 90. Przed laty, no. Czy znasz taką grę, jaką był Neverhood? The Neverhood, znam tą grę, Hubert, przeszedłem ją na komputerze PC i to była pierwsza gra, proszę pana, w którą nie mogłem zagrać na moim ówczesnym komputerze marki PC, typu PC, gdyż był to komputer bez karty dźwiękowej. A to była gra, która w wymaganiach miała napisane, że sound card required. Ponieważ była to jedyna forma komunikacji gry. Tak jest. W związku z czym grałem w nią z naszym wspólnym kolegą o imieniu Hubert. Tak, ja dobrze pamiętam, że miał oryginał, nie? Miał oryginał w pudełku, tym takim wielkim boksie. Z Ameryki. I graliśmy w biurze u niego, Hubert. W biurze u niego, tak, to było jego biuro, w wieku 12 lat miał biuro. W biurze u mamy, no, nieważne. W każdym razie Neverhooda, owszem, tak. Aczkolwiek, nie wiem, czy jak tak teraz grając w Army Kroga, sobie wspominałem trochę Neverhooda i wydawało mi się, że ona jest strasznie długa ta gra, tak? W sensie, że się w nią grało i tam było tyle rzeczy do zrobienia. I oczywiście ta przejść tą salę, która składa się z 30 ekranów, czy tam ilość, żeby dojść na samym końcu do tej kasety jednej, jedynej. Nie no, każdy kretyn przeszedł te salę, tylko najprawdziwszy hardkorowy gracz przeczytał całą tak, historię. Przeczytał historię krainy Neverhood. Nie przeczytałem, nie oszukujmy się. Klikałem na początku, mówię, o, fajna historia, angielski, podszkolmy się. Rozumiesz pan? Z plastyliny jeszcze paluchem wyryty, czy tam zapałką. Ale ja zapałką. Na przykład po odpaleniu wczorajszym na chwilę Army Kroga naszła mnie refleksja, jakie ja musiałem mieć samo zaparcie, żeby przejść Neverhooda, jak ja już teraz przy tych pierwszych zagadkach stwierdzam po 15 minutach, stwierdzam, że mi się już nie chce myśleć, po prostu już mam dosyć. Ja właśnie, nie będę kombinował. Tak rzadko gram w przygodówki, ale tak okrutnie rzadko gram w przygodówki. Bo nie ma przygodówek, no, dokładnie, nie więc,
że jakby ta mechanika pod tytułem, że musisz poklikać po ekranie, musisz wykumać, czy ten przedmiot, który teraz znalazłeś, to on ci się przyda za 3 sekundy, czy dopiero za godzinę, bo... Akurat pod tym względem Neverhood jest o tyle fajne, że klikasz, po prostu nic nie musisz robić, tylko klikasz, on sam wyjmuje to, co trzeba. Tu dokładnie jest tak samo, to jest jakby identycznie, to właśnie... Ale no, to jest taka różnica, że wydaje mi się, że Neverhooda, nie pamiętam, no ale wydaje mi się, że to była prosta dosyć gra, że tam się ją przechodziło, nie licząc jedynego miejsca, gdzie mogłeś zginąć, w którym każdy zginął oczywiście, czyli wskoczył do studni z napisem nie wskakuj, bo tu bo zginiesz. Nie znam ani jednej osoby, która by tam nie wskoczyła. To się oczywiście wskakiwało i się ginęło, to było jedyne miejsce, gdzie mogłeś zginąć, więc reszta to było klikanie, oglądanie śmiesznych filmików, słuchanie, jak ten Willy dziwny, głupi Willy gadał jakieś głupoty. Ale Filip, teorie są dwie. Albo kiedyś byliśmy dużo bardziej inteligentnymi ludźmi, kiedy nie piliśmy jeszcze alkoholu i nie zabijał on naszych komórek mózgowych, albo mieliśmy dużo więcej cierpliwości, albo po prostu tak kompletnie nie było nic innego do roboty, że to chciało ci się klikać i grać. To był tak szczytowy po prostu osiągnięcie rozrywki komputerowej, gdzie można było klikać na jednej zagadce, stać przez pół godziny i to było fajne, to była tak zwana świetna zabawa. Natomiast teraz jesteś przyzwyczajony do tego, że od razu się dzieje, a nawet jak czegoś nie potrafisz wykonać, to za chwilę ktoś ci coś podpowie, tak, żebyś mógł jednak sobie z tym poradzić. Z Army Krogiem jest trochę inaczej, ale do tego zaraz dojdziemy. Ja pamiętam, że jakby Neverhood, oprócz tego, że bardzo zabawny i oczywiście pierwszy filmik z tym Weaselem, wielkim potworem, który wypada zza ściany, jak został obudzony Katarynką, to się zaśmiewałem po prostu do rozpuku. To był rok 97, o ile dobrze pamiętam, czyli miałem lat 13, Hubert, więc dużo rzeczy było bardzo śmiesznych. I to było super, super fantastyczne. Najśmieszniejsza rzecz, czyli kultowy filmik pod tytułem jak długo może Clayman bekać po jedzeniu grzyba, tak, który ewidentnie mu nie służy i po którymś razie po prostu... Trzeci bek był najdłuższy i trwał naprawdę absurdalnie długo, tak? To był Ace Ventura style, bracia Farrelly, tylko że w wersji plastelinowej i komputerowej. To, do czego chciałem dojść tą wypowiedzią, że byłem naprawdę po prostu porażony faktem, że mogę wybrać finał. To znaczy założyć koronę i stać się złym, czy obudzić tego prawowitego króla i sprawić, żeby kraina była dobra. Prawdziwy test pierwszy psychologiczny. Co zrobiłeś? Życiu, co zrobiłeś za pierwszym razem? Nie, wydaje mi się, że oddałem, że to było takie, że to jest taka fajna, wesoła kraina, że... Tak, ale ten, w ogóle to zakończenie pozytywne było dużo, dużo dłuższe, tak, i dużo lepsze. Tam była cała historyjka, jak tam się wszyscy cieszą, jak on pod drzewkiem na sobie siedzi, to trwało chyba ten filmik końcowy z 4 minuty. Natomiast jak się założyło tą koronę, to tylko on się natychmiast zmienił w tego złego, tak, i siadł na tronie, dziękujemy. Więc to było bardzo... Więc drogie dzieci, opłaca się być dobrym. Nie jedzcie tranu, ale bądźcie dobrzy. To tak, widzisz, to też było dobre. Ja też za pierwszym razem wybrałem dobre zakończenie, ale to jest taka moja zawsze słabość w grach. Nawet nie jak umiesz być zły, tak? Chcesz być kutasem, to ci nie wychodzi. Zawsze jak są gry gwiezdnowojenne, to zawsze jestem po jasnej stronie mocy, bo ja nie potrafię po prostu się... Ja bym chciał nawet czasami grać jako Sith, ale zarówno tam Knights of the Old Republic, tam Force Unleashed, wszystkie Jedi Knighty. I know. Zawsze wszystko... Light side of the force. Ja rozumiem. Tak samo jak Filip, nie potrafię grać kobietami, że nie potrafię sobie stworzyć postaci, ja która jest kobitką. Powiedzieć, że ja bo nie masz tej więzi, nie czujesz się, że to jesteś ty, ja to rozumiem, ale znam postać taką... Postać komputerowa musi mieć penisa, tak samo jak ja. Ona jest przedłużeniem mojego penisa. Ja chciałem powiedzieć, że jakby... To jest bardzo słuszna teoria i generalnie mam tak samo. Jak mogę sobie wybrać kolesia, to wybieram kolesia, no bo ja jestem męski i mam gnata. Yeah! Powiedz to tam im do tego. Jestem męski, mam gnata. Dobrze powiedziałem? Tymi oczami jeszcze powiedziałem. Hubert, a tymczasem jest teoria druga, która polega na tym, tylko gra musi być trzecioosobowa. Spokój się. To, że jak se robisz laseczkę, kobietkę, bohaterkę... Jak se robisz laseczkę, kobietkę, bohaterkę... Ja nie umiem. Próbowałeś? Bez komentarza, tak? No, to kamera, która jest umieszczona za plecami twojej bohaterki, sprawia, że cały czas możesz patrzeć na jej tyłek. W związku z czym jest to wartość dodana. I to wiem, że jest czymś, co przemawia do niektórych graczy, dlatego biegają kobitkami. Ale Filip, nie, ja wciąż nie mogę, bo ja się czuję tak, jakbym patrzył na swój tyłek. A ileś można gapić na swój tyłek? No chwilę można. No chwilę nie, oczywiście, ja rozumiem. Ale czekaj, o czym to mówiliśmy? Że Neverhood jest spoko. Neverhood jest spoko. Jest spoko. Był spoko. Dobrze, ale Filip, przeskoczmy teraz lat 20 prawie. Dobrze, przeskoczmy rad naście. Rad 18 dokładnie. Rad 18 rad. Nie 8. O, gdyby tak się dało. Czekaj, 18 lat to ile to jest w ratach kredytowych, hipotecznych?
Nie, nie, nie mówmy o tym, jest przykre. No, 18 razy przeskoczyliśmy lat. Jest 2015 i wyszedł Army Krok. Nie, chciałem powiedzieć, tak? Jest rok, nie? 2012. Aha, 12 jest teraz, dobrze. Rodzi się idea crowdfundingu. I jednym z beneficjentów idei crowdfundingu są panowie, autorzy Neverhooda, których nazwisk nie pamiętamy. No, Doug Ten Napel, to pamiętam. Doug Ten Napel. To był głupie się nazywa, nie? Zaraz, ma 49 lat, jest super stary. Douglas Richard Ten Napel oraz jego zaufani koledzy postanawiają zapytać ludzi, czy chcieliby zobaczyć sequel gry, a właściwie nie sequel, tylko duchowego spadkobiercy tak gry Neverhood. Tak jest, nie mają praw do marki. I ludzie mówią, fuck yeah, kurwa raczej. And ile pieniędzy? Zebrali 900 miliardów tysięcy. 900 Dolców. Tysięcy dolarów. Dostali dużo pieniędzy i tak jak mówili, tak zrobili. Zrobili jest. Grę, która jest dokładnie to Neverhoodem. Jest Neverhood, dokładnie tak. Tylko, jest. Że postaci się nazywają trochę inaczej, świat się nazywa trochę inaczej i jest w HD. Jest tak, trochę wyższej rozdzielczości i tutaj zmiana technologiczna. W Neverhoodzie korzystali tylko z plasteliny, natomiast tutaj robią też postaci z futerek, jakichś innych materiałów. Tak, 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 tak. Ale to futerka są namacalne, prawdziwe. Tak, to znaczy, ale Filip, pierwsze co się rzuca... I tektura jeszcze jest, przepraszam. No, no jest wiele różnych materiałów, tak. Są kolaże. Kolaż. Filip, ale pierwsze co się od razu rzuca w oczy, to ta gra jest bez absolutnie żadnego przebacz. Nie ma przebacz, oldschoolowa. Nie. Na maksa. Jest tak na maksa oldschoolowa, jest tak na maksa staroświecka. Wygląda tak, jakbyś włączył tą grę komuś w 97 roku to i by uwierzył. I powiedział, że to jest ciąg dalszy Neverhooda, to by się w ogóle nie zdziwił, że ta gra tak wygląda. Oprócz tak tego, jest. Żeby musiał Steama uruchomić, co by było dosyć skomplikowane. Nie, nie pokazałbyś mu Steama, tylko by się teraz pokazał uruchomioną grę, byłoby prościej. Tak jest. Ta gra łącznie z tym, że ładowanie stanu gry, zapisywanie gry i ładowanie gry jest tak bardzo oldschoolowe, trzeba wejść w opcje, zapisz grę, załaduj grę, po prostu... Jest wielki oldschool, ale chciałem powiedzieć, że to jest jednocześnie zaleta dla tych, którzy takie klimaty lubią, chcą sobie wrócić do lat 90. i wspominają ciepły Neverhooda i tak dalej, ale z drugiej strony tych, którzy oczekują czegoś nieco bardziej nowoczesnego, takie coś będzie odrzucać. Tak jak odrzuca mnie osobiście, ale to tylko z powodu gameplayowego, do czego zresztą zaraz możemy dojść, fakt, że gra używa Windowsowego kursora. Nie ma... Właśnie to chciałem powiedzieć. Jedyna różnica jest taka, że w Neverhoodzie był taki piękny kursor. No właśnie, taki... ja nie kumam. Szczególnie, że przekładali premierę, dostali pieniądze od ludzi. Kursor tyle kosztuje, animowany, plastelinowy kursor. Musieliby zebrać jeszcze drugie tyle, żeby zrobić kursor. Jest kursor Windowsowy, który trochę wyciąga z tego plastelinowego świata, ale to by nie było takie straszne, gdyby nie to, że ten kursor jest taki sam jak na pulpicie, to znaczy w ogóle się nie zmienia i przez fakt, że niektóre interaktywne elementy w świecie gry są mocno ukryte, to znaczy nie masz pojęcia, że należy w to kliknąć, żeby coś się zadziało, gdyby taki kursor się zmieniał kształt, podświetlał się, czy kurde merdał ogonkiem, to byłoby zupełnie inaczej, a zaciąłem się przynajmniej dwukrotnie, nie wiedząc w co kliknąć, bo do cholery jasnej pewne rzeczy są totalnie, absolutnie nieoczywiste. Ale to też jest właśnie klimat, to jest ten old school, Filip, że w starych przygodówkach przecież większość przygodówek cierpiała na tą chorobę, to znaczy klikasz wszystko na wszystkim, wszystko ja wszędzie wiem. I wszystkie przedmioty z swojego inwentory jeżeli klikasz na było wszystkim założenie na ekranie. Projektowe, to jest bardzo odważne, bo wiem, że wielu się nie spodoba i ja też mam mieszane uczucia co do niego, bo Hubert, wydajesz pieniądze na grę, no, to chcesz zepsuty, czerpać przyjemność z niej. Ale to ty nie wydajesz w tym wypadku akurat, nie wydajesz pieniędzy na grę, tylko wydajesz na pieniądze na przeżycie jeszcze raz swojej młodości. Wydajesz, to jest czysta nostalgia. Nie, ja rozumiem, oczywiście, dlatego jak nie mówię, że mi się nie w podoba, nie, absolutnie. Gdyby ta gra była reklamowana jako nowa gra, nowy w ogóle twór, gra z 2015 roku, to wydanie na nią 25 euro byłoby totalnym absurdem. I miałbyś prawo być wkurzony, że jest nieintuicyjna, że jest trudna, że jest kursor Windowsowy i inne. Ale tej gry nie kupuje się po to, żeby mieć nową, fajną przygodówkę, tylko żeby zobaczyć Neverhooda raz jeszcze, tak? Tak, trochę masz rację. Ale wciąż twierdzę, że jakby nie było. To jest, wiesz, 2015 Filip, roku. Z nowych rzeczy. No. Bohater główny Tommy oraz out. Jego pies. Big Beat.
Pięknie. A? W odróżnieniu od pana Claymana mówią. Tak, właśnie. Dużo mówią, mają fajnie bardzo dobrane głosy. Jest żart, jest ukryty żart w tym taki. Czuję, nie, że to jest... Nie wiem, czy jest ukryty, nie? Czasem jest bardzo oczywisty, ale generalnie jest... Taki feeling jest, Hubert, że oni się dobrze bawią gadając. Aczkolwiek tak miałem takie wrażenie, jak zaczęli mówić, że słychać, że te głosy były nagrywane mniej więcej tak, jak my teraz nagrywamy. Znaczy siedzą sobie gdzieś w jakimś pokoju i gadają do mikrofonu. No, bardzo. Ale nie przeszkadza, bo to jest jakby wbudowane w ten klimat, myślę, plastelinowo. Tak, bo to jakby plastelinowy świat jest mały z zasady, tak? Bo nie mogą go zbudować dużego, więc czuję się, że to echo nie może być za duże, jest ograniczony i... Więc tak, czuć, że jest nagrywane w pokoju u kolegi, no ale jakby nie było, to są twórcy niezależni, bo ja sobie później nie byłem świadomy tego... Twórcy niezależni z budżetem $1,000,000. No, ale ludzie im dali ten $1,000,000, bo oni sami mieli pewnie, wiesz, na przykład 100 tysięcy, nędzne 100 tysięcy. Tak czy siak, Neverhood jest kontrowersyjny, Army Krok jest kontrowersyjny. Z powodów, które wymieniliśmy przed chwilą. Jeszcze druga rzecz, nowość. Nowość, proszę. Mamy, tak jak już wspominaliśmy, głównego bohatera Tominauta, tak? Tominaut, oraz jego pies Big. I można sterować albo psem, raz jednym, albo gościem, raz tak. drugim. Which is cool. A jak pies zeżre odpowiednią rzecz, to potrafi latać, Hubert. Spoiler, bo jeszcze tam nie doszedłeś. What? Ale przecież to było w filmiku pierwszym. Wiem, właśnie chciałem się powiedzieć. To było foreshadowing, jak to się mówi. A tak poza tym to gra się niczym nie różni. Są dokładnie takie same zagadki. Nawet chodzi tak samo, robi taki boing. Chodzi tak samo, zagadki są tego samego typu. To znaczy są zagadki bardzo oldschoolowe, gdzie trzeba sobie zapisywać na kartce poza komputerem, tak. Albo rysować jakieś jak znaczki. Jak kupicie Neverhooda, to miejcie na podorędziu notes i ołówek, bo na pewno wam się przyda. Właściwie powinni sprzedawać zestawy z Neverhooda. Jak byłaby wersja pudełkowa, to bezwzględnie. To jest bardzo dobry gadżet, ale obawiam się, że wersji pudełkowej się nie doczekamy. Nie miałem jeszcze okazji docenić muzyki, bo nie zwróciłem na nią specjalnej uwagi. W każdym razie, no myślę, że możemy po prostu przejść od słów do czynów, Hubert, i spróbować poklikać trochę w nie Duke Nukem Forever, tylko w Army Kroga. Tak jest. Click. W ogóle też oldschoolowe okienko. Fantastic, widzę, Filip, twój komputer wreszcie jakąś grę na najwyższych ustawieniach jest. Spokój się, mój komputer, wszystkie gry poza Wiedźminem. A, chciałem się... Od razu się uruchomiła, nie? Uruchomiła i chciałem powiedzieć, że polski język, dowiedziałem się, z czego wynika. Musisz sobie zmienić język systemu, żeby ci się zrobiły inny. Ale widzisz, twórcy pomyśleli o Polakach. Super. I zrobili nam polskie. Bardzo mówi. Ładne plastelinowe guziczki są. Jeśli nasi słuchacze na żywo, oglądacze na żywo nie grali jeszcze w Army Kroga, to polecamy, jeśli graliście w Neverhooda, jeśli nie graliście, to nie polecamy. O, też jeździ takim pojazdem jak w Neverhoodzie. Dokładnie, jeździ takim pojazdem jak w Neverhoodzie. Co musimy teraz zrobić? Musimy pojechać tym pojazdem. Ale widzisz, że kreska jest nie tak. Trzeba zmienić kreskę. Tu jest trzeba przekręcić kółko. Tak, kółko się przekręca, jak się wjedzie w takie coś, ale tu jest wkurzający motyw, bo nie wiesz, który przekręcasz i w jaki sposób. Dobra, któryś przekręciłem teraz. I widzę, że sterowanie tym pojazdem jest tak samo upierdliwe, jak było w Neverhoodzie, tak? Ten chyba przełączyłem, zielony. Fuck. Ta gra rzeczywiście nie robi sobie żadnych po prostu... Nie, widzisz, no to jest... Jest bezkompromisowa zupełnie. Ma to w dupie, że cię to wkurza, że nie wiesz, co robisz. Dokładnie. I że... Nie da się. Poczekaj, dla tych, którzy nie widzą, a jest was wielu, miliony, próbuję kurka woda. Nie da się. Próbuję wcelować moim dziwnie jeżdżącym pojazdem na plastelinowej szynie w dziurę. Poczekaj. O! Okej, dobra. Wjechałem. Coś się przestawiło, co zostało potwierdzone dźwiękiem. Więc teraz pojedziemy na drugą stronę. O, proszę. I teraz wjedziemy tu. I się przestawi coś zupełnie innego. I teraz musimy musisz wrócić tam na górę. Muszę wrócić tam na górę, ale patrz, teraz już wiem, że ten ostatni przekręca ten fioletowy. To wystarczy, że go stuknę teraz raz. I muszę przekręcić ten drugi jeszcze, więc wjedziemy tu. Ale wiesz co, jedyne co rzeczywiście widać tą różnicę w rozdzielczości, nie? Bo widać... No. Nie, fuck. Zjebałeś, stary. No dobrze, no to już poprzekręcamy sobie trochę jeszcze, no. God damn it. Ale nie, zdecydowanie widać różnicę przede wszystkim w rozdzielczości, bo to wszystko jest dużo, dużo, dużo ostrzejsze. Tak, i pan ludzik jest super. Aczkolwiek nie oszukujmy się, jak zapamiętałeś Neverhooda, to on wyglądał dokładnie tak jak Army Krok. Tak, ale jakbym go teraz włączył, to bym się zdziwił, tak, że what the fuck? Byś umarł. Wystarczy odpalić pewnie filmik na YouTube'u.
Ja bym chciał tylko dojść do jakiegoś znaczącego momentu, to znaczy jakiś filmik, nowa plansza i... Wiesz, że to nie ma szans na... O, zielony jest ustawiony. Teraz pytanie, którym ja przestawiam który. Bo tego nie wiem. Wydaje mi się, że fioletowy przestawiam tym ostatnim. Tak, więc fioletowy przestawiasz. Więc tym jeszcze raz tu wjedziemy. Chyba dwa razy. Dum, 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 dum. Poczekaj. Filip, weź... Jest! Zobacz, patrz. No już, zobacz. Jedziemy dalej. On się odbija w każdym punkcie styku. Taka dbałość o detale. No, czekaj, przejedziemy kawałek. I dalej jedziemy. I teraz masz... Góra czy lewo? Nie? Dobra, jedziemy w górę. Ale jak jest takie duże oddalenie, to on strasznie... Hello. Są jakieś dziwne stwory na kółkach. No dobra, to tu nic nie zrobimy. Jeśli chodzi o stronę wizualną i design świata i artystyczną oprawę i w ogóle Army Krok jest fantastyczny. Zobacz, tu jest ślad jakiegoś czegoś nie tak. No właśnie to jest to, o czym mówiliśmy, to znaczy pan główny bohater sobie mówi. No i masz zagadkę, i na którą teraz spędzisz 45 tysięcy lat, więc Filip, nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy kontynuowali tę grę. Ale wiemy, że tu chodzi o to, żeby ułożyć panienkę, tylko że zagadka jest dużo trudniejsza niż ostatnia zagadka, taka sama, którą miałem, bo tam było mnóstwo takich tu oto klocuszków, które były puste i tylko trzy klocki, które układały postać. A tu jest dziewczynka, która składa się z włosów w dużej ilości i jak widzisz, wszystkie klocki mają włosy, więc jest dużo trudniej, Hubert. Ale Filip, chciałem tak powiedzieć, gdzie znajdziesz drugą grę, w której masz taką zagadkę? W sensie po prostu ekran z puzzlami. Wiem. Neverhood. Dobra, nie będziemy tego układać, bo tego się nie da zrobić, ale chciałem powiedzieć, że jest spoko. Jest spoko. Ale jest postęp, Filip, jest postęp. Jest mały progres. Dojechałeś na miejsce i... Gotowe. Ty, ja pamiętam, przy tym Neverhoodzie też była ta akcja pod tym się stateczkiem jeździło po tych... Tak, dużo się jeździło po tych wszystkich... rozgałęzieniach. Więc póki co Army Krok idzie w ślady Neverhooda. Także z tymi elementami, które teoretycznie powinny się zmienić, bo mamy 2015, ale jednak się nie zmieniły. Więc w zależności od tego, jak bardzo jesteście tolerancyjni dla oldschoolowych rozwiązań mechanicznych i do faktu, że gra, na to jeszcze pewnie nie trafiłeś, ale bardzo lubi generować błędy. To znaczy na przykład piesek musi usiąść na guziku, żeby otworzyć drzwi do sali, do której mogę wejść tylko bez pieska, przynajmniej na razie. To w pewnym momencie te drzwi, mimo tego, że były zamknięte, to dla Tomiego były otwarte. To znaczy mogłem tam wejść bez tego psa na guziku, tylko że w drugiej sali już pies się nie pojawiał. Lub na przykład w trakcie przejeżdżania między ekranami dźwięk znikał. Tak po prostu. Jest sobie dźwięk, potem zmieniam ekran, nie ma dźwięku i przechodzę do następnego ekranu, jest dźwięk. Są napisy polskie, które możesz włączyć, żeby postacie, które czasem coś tam mówią, miały tutaj na dole, proszę pana, napisane, to te napisy się czasem nie wyświetlają, bo tak. Oraz dowiedziałem się także, że jak czasem się zdarza, jak wrócisz bardzo daleko wstecz do tych pierwszych pomieszczeń, to czasem te pomieszczenia wyglądają tak, jakbyś w ogóle w nich nie był. To znaczy przedmioty, które zebrałeś wcześniej, dalej leżą do wzięcia i rzeczy, które włączyłeś wcześniej, są wyłączone teraz i musisz je włączyć na nowo. Ale jak cały ten raz, no możesz zebrać drugi raz te same przedmioty? No najwyraźniej, jakby te rzeczy się jakby dzieją raz jeszcze, ale nie powinny się dziać raz jeszcze, to znaczy ktoś coś czegoś tam nie tego za bardzo. W kodzie, Hubert, w kodzie gry coś jest nie tak. Czyli jak zwykle. Jak zwykle, proszę pana, pieniądze ludzi są wywalane w błoto, jest kradzież, nawet, jest rozprzedaż majątku. Nawet w takiej grze, która powstawała lat 20 i która jest mimo wszystko, chociaż nie, przepraszam, produkcja tej gry musiała być bardzo, bardzo droga, ponieważ animacja stop motion jest chyba... Nie, no trwała pewnie z 1000 lat, bo musieli nakupować tonę plasteliny i wszystko tam lepić ładnie. Ale nie ustrzegli się dużej liczby błędów. Także podsumowując, gra Army Krok. Jeśli graliście w Neverhood, podobało wam się Neverhood, to będzie wam macie się podobało. W okolicach lat 30, tudzież 40 i chcielibyście powrócić do czasów sprzed lat 20, przynajmniej na chwilę, będzie wam się podobało. Tak. Jeśli jesteście graczami, którzy zaczęli grać w latach ostatnich i którzy są przyzwyczajeni do współczesnych rozwiązań jakichkolwiek, to znaczy... Gameplayowy, Hubert, gameplayowy. Nie, ale związany z wszystkim, tak. Od wyglądu menu do sposobu zapisywania gry, do sposobu sterowania, do typów zagadek, do jakie poziomu są. Trudności, do faktu, że gra nie podpowiada ci niczego w ogóle i musisz wysilić swój abstrakcyjny umysł. Na przykład bardzo. Dopiero po około 5 minutach zorientowałem się, że można się przełączać między pieskiem a tym gościem. Tak, to ciekawe, ile czasu ci zajmie, znaczy teraz ci zajmie zero czasu, ale ile czasu ci zajmie wykumanie, że w pewnym momencie guziczki magiczne
jak na nie klikniesz dużo razy, to one zmieniają kolor. Czego nie wykumałem w ogóle. I to była rzecz, druga rzecz, na której się zaciąłem, bo nie miałem pojęcia, co trzeba zrobić. Trzeba klikać, aż coś się nie stanie. Dokładnie. Klikajcie wszystko, ile wlezie, to będziecie mieli radę. Dobrze, także jeśli jesteście graczami stricte współczesnymi, nie będzie to dla was przyjemne, prawdopodobnie nawet w najmniejszym stopniu. Tak. Natomiast jeśli pamiętacie czasy Neverhooda, to myślę, że macie bardzo, bardzo, bardzo silną nostalgię przed sobą i zachęcamy do wydania pieniędzy stosunkowo niewielkich, ale myślę, że rozsądnie będzie mimo wszystko poczekanie na jakąś łatkę, która wyeliminuje błędy, których nie można wytłumaczyć oldschoolowością, zamierzoną bądź nie. Poczekajcie na przeceny, które jesienią tudzież zimą na Steamie zawsze się pojawiają i taki Army Krok jako produkcja nowa spokojnie z 15% myślę od ceny zostanie odjęte, chyba że skorzystacie z... Nie będziemy reklamować. Takiego innego czegoś, gdzie są tańsze klucze. Ale nie jest to kradzież. Tak czy siak, jeśli jesteście fanami Claymana, kupujcie. Go for it. Grajcie. Rozkoszujcie się frustracją i poziomem trudności, jeśli nie... Wysyłajcie nam listy, my będziemy je czytać na antenie i nie rozdamy nagród. Tak jest, bo nie mamy żadnych nagród. Ale Hubert, chciałem nawiązać do faktu, że użyłeś takich stwierdzeń jak 20 lat, 30 lat i 40 lat. I Wiedźmin. Skończyłem Wiedźmina. Właśnie miało ci to zająć lat X, a tymczasem zajęło nie, ci... skończyłem, czytaj, przeszedłem, w sensie fabułę. Zabiłeś pana dzikiego Gona. Zabiłem dzikiego Gona, dziki z Gon zaliczył... Chciałem, zróbmy po prostu, odpalmy na chwilę Wiedźmina, żebyś mógł popatrzeć trochę. Widzisz? Finish the game on any difficulty. Tu mi pokazuje, no on any, ale mam więcej niż any. Filip ma trofeum za to, że przeszedł grę na jakiejkolwiek poziomie. Ale nie, bo grałem na trzecim z czterech poziomów trudności, więc w ogóle spokój się. Filip, chciałem, żebyś zrobił piękne podsumowanie gry Wiedźmin pod tym. Ilu ludzi zabiłeś w grze? Milion. Ile cycków zobaczyłeś? 2. Znaczy 4. Na 2 kobietach. Mało, nie? Bo ja jestem porządnym Wiedźminem i tylko zdradzam 2 moje główne partnerki. Ze sobą nawzajem. Ale w tym Wiedźminie nie było tych kart z gołymi babami? Nie, ale tam możesz uprawiać seks za pieniądze z protystutkami. Ale ty jesteś sknerą, więc tego nie robiłeś. Ale miałem strasznie dużo pieniędzy, więc mógłbym. Hubert, tak czy siak, zrobimy play. I tak, przeszedłem grę. Kiedyś mi nie doliczyło mniej więcej 2 godzin, więc powiedzmy, że zajęło mi to mniej więcej 63 godziny. Jak widzisz, 35% po 60 ponad godzinach grania, czyli jeszcze bym mógł pewnie spokojnie 100, żeby odkryć wszystkie tam skarby, znaki zapytania i inne cuda. A tu niebawem DLC. A tu dokładnie niebawem DLC, dokładnie. Za niecałe 2 tygodnie jest dodatek za złotych 30 kilka wychodzi, który ma zapewnić kolejne 20 godzin gry. Więc obawiam się, że się nie powstrzymam i kupię, nabędę, ale co chciałem, Hubert, powiedzieć, to jest trochę tutaj taka zagadka dla ciebie, jako człowieka, który już jest wyposażony w potomka. Co prawda jest to potomek pci męskiej, ale nieważne. W grze Wiedźmin Dziki Gon 3 pazury, jak tak. To jest, tak jest tytuł oficjalny gry, duża część fabuły skupia się na tym, że pan Geralt musi znaleźć swoją przyszywaną córkę Ciri, tak. Która ma moc. Bo Kiri. Jest... Kiri. Kiri, 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 jak ten serek. Jak Maria Skłodowska Kiri. Dokładnie. Marię Skłodowską Kiri musi znaleźć, bo ona ma moc. Elfią moc, starszą krew i jak chce, to może zniszczyć światy, ale jak chce, to może podróżować między nimi i ona jest bardzo ważna. I to jest taka relacja tata-córka. W związku z czym, jak on ją odnajdzie, to potem jest takie trochę na zasadzie, że wiesz, nazwijmy to wychowanie. W trakcie tej fabuły, która została do ostatecznej rozgrywki i zabicia dzikiego zgonu. Niestety, jeśli chodzi o relacje między Wiedźminem a Ciri, zostałem bardzo, bardzo zepsuty sceną z filmu tudzież serialu Wiedźmin, w której pani Ciri, tym jak on ją znajduje, mówi: znalazłeś mnie! Wiedziałam! Zawsze wiedziałam. Ona tam ma 5 lat, jest drewnianą polską nieaktorką. Z najgorszym dziecięcym aktorem wszechczasów. A tu jest, wiesz, 20-letnią atrakcyjną kobietą z siwymi włosami, która dobrze włada mieczem. Ona ma już siwe włosy teraz? Ona ma od razu siwe włosy tutaj w tej grze, bo jakby w serialu była blondyneczką, bo pewnie, wiesz, nie było pieniędzy na farbę dla niej i dla Żebrowskiego. No tak, Żebrowski całą farbę zużył. Więc tu chciałem powiedzieć, że jakby są 3 zakończenia, jak w porządnym, wiesz, RPG-u, są 3 różne finały, które można zdobyć. Ja tu już jestem po zakończeniu gry i teraz mam oczywiście opcję dokończenia questów, których nie zrobiłem i tak dalej.
To jest mój Gerdzio. On jest stary w chuj już. On ma ponad 100 lat. Ale jak ostatnio graliśmy, to mniej staro wygląda. Broda ci urosła, czy co? Tak, bo broda rośnie w czasie gry. Jak ją zgolisz, to ona potem rośnie. Tu jest mój, zobacz, mój miecz Gwychyr, mój miecz Hafkaren. Hafkaren. Pancerz egzekutorów wiecznego ognia, proszę pana. Spodnie z Mahakamu. Ty same legendarne masz. Mam trzy, najlepsze są zielone. Wiedźmiński rysunek jest najlepszy, ale niestety nie znalazłem jeszcze najlepszego wiedźmińskiego rysunku, dlatego lecę z unikatami. Tak czy siak, to chciałem ci zadać pytanie, bo właśnie zakończenie zależy od tego, jak postąpisz z Ciri w 5 istotnych momentach, ale w grze to jest zakamuflowane dosyć, bo dużo jest sytuacji, w których wybierasz coś w dialogach i to nie jest tak jak w grach na przykład EA, gdzie jest, wiesz, to jest ten wybór, wybierz zielone, będzie dobrze, wybierz czerwone, będzie źle. Tylko to jest po prostu dialog. I ten dialog sprowadza się do tego, co poradzisz swojej przeszywanej córce, żeby zrobiła. I ja, myśląc, że postępuję całkiem nieźle, dostałem najgorsze zakończenie. Najbardziej pesymistyczne, po którym złapałem lekkiego doła. Zakończenie jest super. Bardzo mi się podobało. Pasuje do świata gry, pasuje do fabuły, jest ekstra. Test tak, na dokładnie, potencjał ojcostwa. Dokładnie tak. I ja ci teraz zrobię ten test. To znaczy, powiem ci o tych 5 sytuacjach, na które Geralt musi zareagować w odpowiedni sposób i powiem ci, jakie byś dostał zakończenie. Postaram się naświetlić jakąś tam sytuację. Jest 5 elementów. Pierwszy, nie jest kolejność ważna, jest taka sytuacja, gdzie umiera super pan Wiedźmin, nasz przywódca Wesemir, po walce w naszym siedliszczu wiedźmińskim, bo chciał zachować się godnie, ale no, stracił życie chroniąc tych, których kocha, i oczywiście Ciri jest smutna z tego powodu. I gra sugeruje ci rzeczy, które możesz zrobić takimi zajawkami dialogów, nie? Że jest tylko kawałek tekstu, a potem się dzieje pełny dialog. I niestety te zajawki tekstu są takie, rzekłbym, enigmatyczne. To znaczy nie do końca wiesz, co się stanie. I pan Wesemir umiera. Ciri mówi, o nie, jest mi strasznie przykro, mogłam coś zrobić, to przeze mnie, nie? Bo gdyby mnie tu nie było, to by nic się takiego nie stało. I są 2 opcje dialogowe. Nie pamiętam niestety drugiej, ale jedna na pewno jest ta, którą ja wybrałem. To jest opcja dialogowa pod tytułem nie musisz być najlepsza we wszystkim, a druga opcja dialogowa to jest pewnie coś takiego, że spoko, na pewno sobie poradzisz, whatever. Ja wybrałem tą nie musisz być najlepsza we wszystkim. Czy tobie jako ojcu wydaje się, że jest okej? Można powiedzieć coś takiego dziecku, że nie musisz być najlepszy we wszystkim, ale wiesz, nie, że masz tą siłę i jak poradzisz sobie z ukierunkowaniem swoich zdolności, to na pewno sobie poradzisz. Czy to ci się wydaje sensowne? Powiedziałeś mi, że nie pamiętasz, jaka jest ta druga opcja. Więc... No bo nie pamiętam, właśnie wiem. Tego niestety nie możesz odpowiedzieć, bardzo mi przykro. Pierwsze pytanie zawaliłem, ale to chciałem ci tylko dać jako... Uspokój się. Jako przykład tego, co się stanie, jak powiesz, że nie musisz być najlepszym wszystkim, to się kończy popijawą. Smutną popijawą. Na filmiku Ciri tak siedzi i tak to piwo pije, tak o, nie za bardzo. A ta druga opcja skończyłaby się wojną na śnieżki. Wojna na śnieżki to jest dobry wybór. Popijawa to jest zły wybór, więc tu przegrałem. Ale dalej już jest lepiej. W sensie będziesz mógł odpowiedzieć. Hubert, jest spotkanie z lożą czarodziejek, która jest takim bytem międzypaństwowym, który doradza królom, ale jednocześnie, wiesz, knuje ciągle, nie? One walczą o władzę między sobą i próbują wpływać na władców państw. I ta loża czarodziejek jest bardzo potężna. A jako, że Ciri ma super moc, to one chcą, ej, zostań, wiesz, członkinią loży i tak dalej. I mówią, chodź, przyjdź na spotkanie. Sama. A Geralt mówi, ale to ja mogę pójść z tobą, ale nie muszę pójść z tobą. Co robi tata? A ile ona ma lat? Ciri? No jest koło 20, tak mniej więcej. Tak myślę, nie wiem dokładnie, nie będę wnikał w szczegóły świata, ale powiedzmy, że koło 20. Zakładałbym, że mam zaufanie do mojej córki w tym wieku i mówię, możesz iść sama, jestem pewien, że zrobisz to, co uznasz za stosowne. Pięknie, to byś wybrał dobrze. Ja poszedłem z nią. I mimo tego, że w trakcie dialogu pozwalałem jej mówić, to znaczy tylko stałem i wyglądałem groźnie, bo mam miecze na plecach i w ogóle, to sam fakt, że wszedłem z nią do pokoju już jest no, nie można wejść z nią do pokoju, złe zakończenie. Jak nie wejdziesz z nią do pokoju, dobre zakończenie, jak wejdziesz, złe, więc tu znowu przegrałem. Kolejna sytuacja, jej elfi sprzymierzeniec, który uczył ją kontrolować swoje moce i pomagał jej uciekać przed dzikim gonem, ma laboratorium, o którym jej nie powiedział, i tam w tym tajnym laboratorium ukrywa się elfka, która nienawidzi ludzi, bo ludzie są gorsi, i ona mówi, ale Ciri, ty nie możesz mieć takiej mocy, nie zasługujesz na nią, jesteś szmatą, i oni myślą, no mniej więcej tak mówi,
I on to laboratorium ukrył przed nią i ona mówi oczywiście, że ten elf jej nienawidzi, że on ją chce wykorzystać i tak dalej. I Ciri ma takie coś, że mówi, że ja ich, oni okłamają, wszystkich nienawidzę, chcę rozpieprzyć to wszystko w piździec. A co jest ważne, jej moc rozpieprzania wszystkiego w piździec jest w stanie pochłonąć na przykład miasto, nie? Wysłać je do innego wymiaru, bo jak jej nie kontroluje, to wiesz, Age of Ultron, nie? Wylatuje w kosmos czy whatever. I ona mówi, chce rozpierdzielić wszystko w piździec i Geralt może powiedzieć okej, okay. Na parzankę, albo mówi, ale kontroluj swój dar, nie ulegaj emocjom, spokojnie, na pewno będzie dobrze. No to chyba mocno oczywiste jest w tym wypadku. Słucham. Zgodnie z mądrością mistrza Jody. No. Control, you must learn control. You must learn how to control. Czyli powiedziałbyś, żeby się uspokoiła. Oczywiście. Źle. What? Gra mówi, że źle. Ja też powiedziałem, spokojnie, będzie dobrze. Nie, rozpierdziel wszystko w drobny mak. To jest decyzja, która mówi, że w porządku. But why? Dokładnie tak samo zarekomendowałem. But why? No ale no niestety. No, niestety, bardzo mi przykro. Kolejna sytuacja. W trakcie swojej ucieczki spotkała młodego chłopca przystojnego, który jej pomógł. W dużym skrócie. I to przez to, że jej pomógł, umarł. Tak. Bo on pomógł jej uciec, a potem go zaatakowali i w ogóle bla bla bla. Ale to akurat jest bardzo proste. I mówi, wiem, że nie mamy czasu, ale bardzo bym chciała pójść na jego grób i się pożegnać. Czy pójdziesz ze mną? Pyta Geralta. Oczywiście. Oczywiście, bardzo dobrze. Trzeba iść na grób. Ja zrobiłem nie, tak samo. Nie mam czasu. Nie. Idziemy, bo lód czeka. Dobry miecz mu się zdobyć niestety. Plus 70. Muszę się wysrać. No. To niestety, to na szczęście było okej. Okay. Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy cesarz wielkiego superpaństwa Cesarz Nilfgardu. Dygresja. Wiesz, tak? Że w jednym z tłumaczeń polskich Imperium kontratakuje było Imperator był tłumaczony cesarzem? Jako cesarz. What? I Vader mówił do Luka, być może nie jesteś tak potężny jak sądzi cesarz. Cesarz Hubert. Jest opcja taka, że on ci zlecił poszukiwanie swojej córki, bo cesarz jej prawdziwym biologicznym ojcem i mówi, przyprowadź mi ją, wiedźminie. I Ciri, która zostaje znaleziona tuż przed ostatecznym pojedynkiem, przygotowaniami do ostatecznego pojedynku, jest opcja, żeby pojechać do cesarza, pokazać mu córkę, pogadać, teges, śmeges i możesz nie pojechać. A jeśli pojedziesz, to dodatkowo jest wybór, że możesz wziąć pieniądze, które ci cesarz obiecał za wykonanie misji, albo możesz tych pieniędzy nie wziąć. Więc są trzy opcje. Ale co, córa jedzie z tobą? Jest opcja taka. Ciri mówi, to co robimy? Geralt mówi, olewamy cesarza, zapierdzielamy na wyspę naparzać się, jedziemy do twojego ojca, bo jest w końcu twoim biologicznym ojcem, porozmawiamy, pojechaliśmy do niego, mogę wziąć pieniądze od niego na twoich oczach. Są trzy możliwości. Teraz tak. Z pieniędzmi od razu odpada, moim zdaniem. Tak jest. Natomiast między tymi dwiema opcjami jest... no nie wiem, nie wiem jaki jest stosunek Ciri do jej ojca biologicznego. Względny. To znaczy względny. To znaczy, że jakby on jest jej ojcem, okej, okay, ona to akceptuje, ale nie jest jakoś specjalnie przywiązana do niego, bo tak naprawdę z nim nie spędziła ani kawałka swojego życia, nie licząc maleńkości. No ale jednak, no jest taka trochę bystra, myślę, więc... No. Ja bym pojechał, ale nie wziął kasy. Dokładnie zrobiłem tak samo. Zły był. Nie. Najlepszą opcją, bo oczywiście w nomenklaturze świata gry Wiedźmin te trzy zakończenia są stopniowane. Najlepsze, średnie, najgorsze. Najlepszym jest to, kiedy Ciri zostaje Wiedźminką. Nie ginie, nie zostaje cesarzową, bo to są dwie pozostałe opcje. Zostaje Wiedźminką, spotykają się z Geraltem, się tam w karczmie. Jakim cudem opcja zostania Wiedźminką jest lepsza niż zostania cesarzową? No, dokładnie, właśnie o tym mówię. Dostaje miecz nowy od Geralta, mówi, to okej, okay, zlecenie, idziemy. No, ze swoim, wiesz, prawdziwym ojcem, tym najbliższym jej sercu, są razem na szlaku, jest super, jest ekstra. Jeżeli nie pojedziesz do cesarza, olejesz go w ogóle i pozostałe decyzje będziesz miał okej, to jest Ciri zostaje Wiedźminką. Druga opcja, jeśli pojedziesz do cesarza, ale nie weźmiesz kasy, to Ciri będzie miała z nim rozmowę w cztery oczy, której ty nie poznasz i ona potem mówi, nie chce mi się o tym gadać, potem porozmawiamy, jedziemy teraz dalej. To potem właśnie powie, że porozmawiałam i uznałam, że to jest najlepszy wybór. Początkowo byłam niechętna, ale no wiesz, to jest bystra, młoda kobieta, kumata z dobrze rozwiniętą moralnością, która jednocześnie może, wiesz, zgnieść miasto w pięści, jakby chciała, dosłownie.
I ona zostaje cesarzową i to jest cool. Jeżeli zrobisz 3 złe decyzje, to znaczy 2 wybrałem świadomie, takie te wersje dialogowe, to znaczy nie rozpierdziel laboratorium, zła decyzja, i pójdę z tobą na spotkanie z tymi manipulującymi czarodziejkami, zła decyzja, to spoko. Jakbym miał 3 decyzje dobre, to bym dostał to zakończenie środkowe, bo właśnie to wybór pod tytułem nie będziesz we wszystkim najlepszy, ale to jest okej, spowodowało smutną popijawę i to była niestety zła decyzja. I to zaowocowało tym, że w ostatecznym pojedynku Ciri w filmiku spróbowała pokonać tą przepowiednię pod tytułem białe zimno zje wszystkie światy, tylko ja mogę powstrzymać, bo mam w sobie magiczną krew, i ona wlazła w białe światło i to był koniec filmiku. I potem jest epilog, w którym Geralt, wyprany z uczuć, który niczego się już nie boi, idzie zabić ostatnią wiedźmę, która mu tam uciekła gdzieś w środku gry. I ta wiedźma, wiesz, ona czuje, że jest on już jest, wiesz, na drodze do ostatecznego swojego tutaj, do ostatecznej zguby, do ostatecznego końca, bo ona mówi, że ty już nic nie czujesz, nie masz strachu, więc pomogę ci się go pozbyć. Się bijemy, oczywiście ją zabijam, jest taki, że moja córka umarła, ja jestem zrezygnowany, siadam na ławce, idzie tłum potworów, który mnie zje zaraz i na tym się kończy gra. Jeszcze jest taką dramatyczną muzyką, to opatrzone, tak usiadłem, mówię, fuck. Czyli chcesz mi powiedzieć, że po 60 godzinach grania umarłem. Twoja córka nie umarła. Żyje, a ciebie zabijają potwory, a ty straciłeś w ogóle sens życia. Dokładnie tak. Więc bardzo się cieszę, że teraz ten dodatek, który wyjdzie, to on jest historyjką zupełnie obok, która jest, mam nadzieję, trochę weselsza, popijawy, będzie wesele, słyszałem, Fib, takie wiejskie. Wydaje mi się, że część z tych jednak rzeczy to dość kontrowersyjna jest. Dokładnie tak, bo to jest, mówię, lekcja ojcostwa wykonana przez CD Projekt Red, która polega na tym, że nie możesz teraz być... Teraz pytanie, czy scenarzyści CD Projekt mają Red mają dzieci, czy są smutnymi stulejarzami? Myślę, że mają dużo dzieci, bo jak było tradycyjnie w czasie napisów końcowych Babies of Witcher, to było tam, myślę, że około 50 dzieci, które się narodziły w trakcie kilku lat produkcji. Ale tej gry. Więc... jedno jest dla mnie niezrozumiałe najbardziej, to znaczy dlaczego rozpierdzielenie czegokolwiek jest. No właśnie, to jest dobre. No, tego właśnie nie kumam i to mnie najbardziej zabolało, bo byłem przekonany, że wykonuje jakby... Ale takie... przecież mądrość mistrza Jody mówi ci, no dokładnie, że należy kontrolować, że to jest, wiesz... uleganie takim instynktom to jest bezpośrednia droga do ciemnej strony mocy. No dokładnie, więc najwyraźniej tutaj coś się nie zgadza i przez to wszyscy umarli i jest mi z tego powodu strasznie smutno. No ale cóż, miałem przez chwilę taki moment po tym zakończeniu, właśnie mówię, Jezu, najgorsze zakończenie dostępu. Nie no, muszę cofnąć się do tego save'a, kiedy mogę jeszcze wykonać tą jedną dobrą decyzję, czytaj, pozwolić jej rozpierdzielić to laboratorium. I to sprawi, że... O, patrz, Cyklop, chcesz się, żebyś ponapadał z nim? Duży koleś. Czekaj. Pokażę ci, mam nowy cios. Czy to jest ten cyklop z Harolda i Kumara? A gdzieś już go zabiłem. Tak szybko? Because I am fucking awesome. Ale fajna ta twoja kurtała. Jak ostatnio oglądałem, jak grasz, to ja, bo miałem twoje ciuchy zbroję, były takie dość ostro pedalskie, nie? Wygląda porządnie, to prawda. I ona się ten, mimo niskich detali, się, wiesz, się w deszczu moczy. Nie, że sama, że siku robi, tylko że, proszę pana, nasiąka. Więc generalnie myślę, że pretty cool. I jeszcze, czy tu będzie jakiś potwór? Mimo zaszlachtował na koniec podcastu. No nic. Generalnie ładne krajobrazy, to czekaj, pomedytujmy, niech będzie. No dobrze, ale nie skończyłeś, że się cofniesz i co? I tak zrobiłeś? Nie, właśnie, że się cofnę do tego save'a, ale to było kilka godzin grania, że wykonam tą jedną decyzję dobrą i skończę grę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, że moja córka przeżyła, a ja tylko się z nią rozstaję, bo ona musi rządzić światem teraz. Ale chciałem powiedzieć, że to jest coś bardzo niesamowitego, że gry pozwalają w ogóle jeszcze na coś takiego, że możesz po tylu godzinach grania mieć zakończenie w stylu... Wszystko najgorzej, nie? Fadaka. Twoje życie nie ma sensu. Nie, ale naprawdę. Jak dzień świra. Nie udało mi się życie, zmarnowałem. Dokładnie, nie udało mi się, gra w Wiedźmina zmarnowałem. Po prostu wszystkie najgorsze decyzje, jakie mogłem, najwyraźniej, jakie mogłem podjąć, to podjąłem. I w związku z czym miałem dołka i zacząłem to przeżywać przez chwilę. Żonie musiałem opowiedzieć o tym właśnie wszystkim. Właśnie, gra się powiedzieć, jeśli ktoś jeszcze bardziej od ciebie by to przeżywał, to przecież to może zniszczyć jego życie zupełnie. To znaczy, jestem totalnym nieudacznikiem, nic nie wiem o życiu. Nie dość, że w prawdziwym życiu mi się nie udało, jeszcze w grze mi się nie udało. Także gratulacje CD Projekt. Tracicie klienta. Myślę, że tą optymistyczną tą konkluzją możemy zakończyć 33 odcinek podcastu Hammerside. Bardzo dziękujemy. Wiedźmin był super. Army Krog jest generalnie okej. Okay. Agenci Shield zaczęli się fajnie. To jest taka moc, mam taką, że mogę szczelić. South Park jest spoko, a my w następnym odcinku obiecujemy, że Filip już się...
ogarnie i obejrzy wszystkie odcinki serialu Narcos, tak żebyśmy mogli cały następny odcinek poświęcić historii pana Pablo Escobara Gaviri oraz jego brata, żony, kochanki, pana prezydenta Kolumbii, panów agentów DEA z Kolumbii i z Ameryki, pani ambasador amerykańskiej oraz całemu szeregowi dodatkowych postaci, które występują w tym fantastycznym serialu utrzymanym w konwencji realizmu magicznego. Si. Koniec. 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 Koniec.